samym chlebem eucharystycznym, przez Chrystusa Pana naszego. Bogu niech będą dzięki za ten szczególny czas przygotowania do sakramentu bierzmowania. Dziękuję księdzu arcybiskupowi za przewodniczenie tej Eucharystii i za dar bierzmowania. Gratuluję bierzmowanym i życzę, byście dar Ducha Świętego w sobie pielęgnowali i rozwijali. Bardzo dziękuję waszym rodzicom, najbliższym. Was, kochani, proszę, byście mobilizowali i zachęcali tych młodych ludzi, by żyli swoją wiarą i nie wstydzili się jej. Bardzo dziękuję naszej szkole w Czerwonce, jak również szkole w Jeziorana. Dziękuję pani dyrektor, wszystkim nauczycielom za wszelką pomoc w przygotowaniu tych młodych, wspaniałych ludzi. Drogi księże biskupie, w imieniu bierzmowanej młodzieży dziękujemy za udzielenie nam sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej i wspólną modlitwę. W naszym życiu młodym rozpoczyna się dzisiaj nowy etap. Kościół zaprasza nas, byśmy aktywnie włączyli się w jego życie i misję. Mamy być świadkami wiary, mamy tą wiarę, żyć, bronić jej i ją uznawać. Nie jest to dzisiaj łatwe zadanie. Ufamy, że Duch Święty, którego otrzymaliśmy, Duch Pocieszyciel, będzie nas umacniał, oświecał i prowadził. Dzisiaj wstajemy u progu dojrzałości chrześcijańskiej. Chcemy również serdecznie podziękować naszym rodzicom, rodzicom chrzestnym, księdzu proboszczowi oraz katechetom, którzy pokazali nam wiarę. Wierzymy, że Duch Święty, który wstąpił dzisiaj w naszych młodych serc, będzie nam pomagał dalej wzrastać w tej wierze. Na koniec ciebie, księże biskupie, prosimy o pasterskie błogosławieństwo.
młodzież bierzmowana przyklęka, przeżegnała się i wyszła głównym wyjściem, natomiast Państwo, goście, bocznym wyjściem tutaj, żebyśmy mogli sprawnie zrobić zdjęcie pamiątkowe. Bardzo proszę.